Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Adam Neumann, były wiceprezydent Gliwic. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W sondaże w Gliwicach mówią, że Neumann. No, staram się nie czytać sondaży, nie emocjonować. Wciąż pokornie zabiegam o poparcie Gliwiczan. Spotykam się z wyborcami, przedstawiam swój program. No, zabiegam o to, żeby mnie poparli 5 stycznia. Zygmunt Frankiewicz też mówi, że Neumann, i mówi nie raz i nie dwa razy już wypowiadał, że nie powinno być trudno. Tak, Zygmunt Frankiewicz tak uważał, nie powinno być trudno? Uważał Zygmunt Frankiewicz, że w Gliwicach będzie swojego rodzaju plebiscyt, kandydat Frankiewicza przeciwko PiS-owi. No, jest trochę inaczej, jest 4 kandydatów, którzy zebrali podpisy. Są zarejestrowani. Gliwiczanie będą mogli głosować. Ja wciąż zabiegam o to, żeby zagłosowali na mnie, bo uważam, że kontynuacja programu Zygmunta Frankiewicza jest najlepsza dla Gliwic. Zygmunt Frankiewicz mówi, że nie będzie, nie powinno być trudno, ale pan postanowił sobie utrudnić zadanie. Dlaczego? Zygmunt Frankiewicz przez 26 lat prezydentury i pewnie z 26 lat to będzie z 8, może ta była 9, z 9 kampanii wyborczych, chyba nie miał tylu procesów wyborczych, co pan w trakcie jednej kampanii. No nie, ja miałem jeden proces wyborczy. Drugi się może nie będzie kwalifikował w tryb wyborczy, ale po co, po kolei, po co pan wywołał tę taką bardzo dziwną awanturę z Katarzyną Kuczyńską-Budką? Ja nie jestem awanturnikiem, to raczej państwo Budkowie wywołali awanturę. Teraz to pan powiedział o niej w wywiadzie, Katarzyna Kuczyńska-Budka, żona Borysa Budki, chce być wiceprezydentem, oferowali razem z mężem, Borysem Budką, że sfinansują mi kampanię, tak? To były pańskie słowa. To prawda, nie, że sfinansują kampanię, tylko że pomogą w kampanii. Podkreślam zawsze, bo jestem teraz wielokrotnie o to pytany, że ja nigdy nie powiedziałem i nawet tak tego nie zrozumiałem, że to miałaby być jakaś nielegalna, niezgodna z prawem pomoc. Przecież kampania, finansowanie kampanii jest jawne poprzez komitety wyborczy, wyborców i rachunek bankowy. Są możliwe wpłaty osób fizycznych, wszystko jest fakturowane, także jak najbardziej. A nie ma problemu. Może tak było faktycznie. Ma pan jakieś dowody, że taka sytuacja miała miejsce? Że się spotykałem z państwem. No, że takie propozycje składali. Świadkowie jacyś są. To jest słowo przeciwko słowu. Ja nie mam zwyczaju nagrywać, nie mam zwyczaju jakichś nieczystych gier prowadzić. Niech wyborcy ocenią. To zresztą można było już zrobić, bo był taki okres, kiedy pani Katarzyna Kuczyńska-Budka była bardzo aktywna w internecie, na Facebooku, popierając inną osobę, która według niej też mogła zostać prezydentem Gliwic, i ona wtedy u tamtej osoby byłaby wiceprezydentem. No, ona myśli profesora Gzika, tak? Na przykład. Adam Neumann, były wiceprezydent Gliwic, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Adam Neumann, były wiceprezydent Gliwic, jest naszym gościem. Po raz drugi witamy również państwa. Witam serdecznie. Panie prezydencie, jeszcze raz, pan bez świadków, bez dowodów rzuca, nie należy tego inaczej nazwać, jak oskarżeniami wobec państwa Budków. Panie redaktorze, ja nie rzucam oskarżeniami, ja po prostu mówię prawdę, mówię jak było. To nie jest żadne oskarżenie, no, że ktoś chce być wiceprezydentem, to chyba nie jest przestępstwo. Nie jest to przestępstwo, ale sposób, w jaki pan to ujął i okoliczności, i to, biorąc pod uwagę to, kim pan jest dzisiaj, kim jest Katarzyna Kuczyńska-Budka i kim jest Borys Budka, zabrzmiało to trochę jak skarga na propozycję korupcji politycznej. Panie redaktorze, no nie mogłem milczeć w sytuacji, kiedy przez dziennikarza 24 Gliwice zostałem wprost zapytany o poparcie Platformy i o zachowanie pani Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. No nie mogłem milczeć, bo no ja jestem poważnym człowiekiem, ja mam poparcie Platformy. Odbyło się głosowanie w kole Gliwickiej Platformy. To głosowanie było mniej więcej 25 głosów za poparciem mojej kandydatury.
kandydatury nie liczyłem dokładnie, 0 przeciw i 4 głosy wstrzymujące się. Byłem do dyspozycji koła przez 2 godziny, zadawali pytania, dyskusja się wyczerpała, pani Katarzyna nie zadała żadnego pytania, natomiast zażądała głosowania, głosowanie się odbyło, ona się wstrzymała. Ona tłumaczy, że zdystansowała się od tego poparcia dla pana, ponieważ liczyła na porozumienie programowe, a nie tylko taki gest poparcia ze strony koła Platformy. Porozumienie programowe, rozmawialiśmy, bo nieraz się spotykałem z panią Katarzyną, zawsze jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje programowe. I tak też mówiłem, pani Katarzyna jest przewodniczącą Komisji Stałej Rady Miasta Gliwice, Komisji Dialogu Społecznego. Współpraca z prezydentem może być pełna i partnerska, ale a propos porozumień programowych, to ja bym wolał rozmawiać o swoim programie, a nie tak bardzo długo o pani budce. Pani prezydencie, ale wie pan, że ona dzisiaj oddała sprawę do sądu? Nie wiem, ja nie otrzymałem żadnego pozwu, ja tylko słyszę z mediów, że ma być sprawa w sądzie. Jeżeli będzie sprawa w sądzie, ja będę bronił swojego dobrego imienia. Ale to wygląda na reakcję kogoś, kto został niesprawiedliwie pomówiony. Ja proponuję, żeby naprawdę gliwiczanie to oceniali, nie tylko członkowie i sympatycy Platformy, ale wszyscy gliwiczanie. Dzisiaj wiele można przeczytać na tak zwanym Facebooku. Od czasu, kiedy ja udzieliłem tego krótkiego wywiadu na temat pani Katarzyny Budki, podkreślam, pytany przez dziennikarza, to jej aktywność uspokoiła się, a jej aktywność w internecie była raczej mi nieprzychylna. Sam pan zauważył, że Platforma umówiła się z Zygmuntem Frankiewiczem jeszcze ze 2 miesiące temu, że wskaże swojego wiceprezydenta w sytuacji, w której wybory wygra Adam Neumann, tak? Ja bardzo sobie cenię poparcie Platformy. Rzeczywiście tak było. Grzegorz Schetyna to potwierdził, przedstawiając stanowisko zarządu krajowego. Potwierdziło to koło Miejskie Platformy w Gliwicach, zarząd tego koła i tym głosowaniem członkowie po wyczerpującej dyskusji i spotkaniu ze mną też to potwierdzili. A panu tak swoją drogą podoba się, że sytuacja, w której Zygmunt Frankiewicz, senator, i przewodniczący Schetyna urządzają panu gabinet? Nie podoba mi się, że urządzają mi gabinet, bo tak nie jest. Zygmunt Frankiewicz. A pana nie było na tej konferencji, zdaje się. Nie było mnie na tej konferencji, natomiast bardzo sobie cenię poparcie nie tylko Platformy, całej Koalicji Obywatelskiej. Ostatnio był pan Władysław Kosiniak-Kamysz, był moim gościem w Gliwicach i jednoznacznie mnie poparł. To dla mnie też jest wielka sprawa. Poparli mnie również bezpartyjni samorządowcy województwa śląskiego. Wiele środowisk mnie popiera. Ja nawet wiem o tym, że wielu wyborców PiS-u w Gliwicach po rozmowach ze mną niejednokrotnych, kiedy ja tłumaczę, że polityka rządu krajowego jest zła dla samorządów, niedobra dla Gliwic. Wiem, że wielu z nich będzie na mnie głosować, bo sprawy Gliwic są dla nich najważniejsze i w tej skomplikowanej sytuacji, w jakiej Polska się znalazła, warto pracować dla swojego miasta. Jak najbardziej. Pełna zgoda. Panie prezydencie, w takim razie po co być może przyszłemu prezydentowi Gliwic konflikt z być może przyszłym szefem Platformy Obywatelskiej? Proszę mi to wytłumaczyć, bo ja nie rozumiem. Ale ja nie doprowadzam do konfliktu. No. Pańskie słowa. Pan zaczął, pan jako pierwszy wypowiedział te słowa w przestrzeni publicznej tak zwanej. Panie redaktorze, jestem prostolinijnym, prostym człowiekiem, prostym inżynierem, jak sam o sobie czasami mówię. Zapytany przez dziennikarza powiedziałem prawdę. Myśli pan, że politycy Platformy, nawet tacy, którzy nie do końca z panem sympatyzują, czy w ich interesie jest to, żeby się z panem procesować 3 tygodnie przed wyborami? Sądzę, że na pewno w interesie pana Borysa Budki nie jest nagłaśnianie tej sprawy. On dzisiaj ubiega się o przywództwo w Platformie na poziomie krajowym i po co mu ten problem? No jest takie powiedzenie, że czasami przez kobiety jakieś plany pękają. No może to jest właśnie to. Pan rzucił cień na dobre imię jego żony, no i zarazem jego, bo pan wymienił
oboje małżonków. Panie redaktorze, no w tym wywiadzie. Jak się angażuje w sprawy publiczne, bo nawet nie chcę mówić, że się jest politykiem, no to trzeba mieć niestety tak zwaną grubą skórę. Na mnie cień rzucają niektóre życzliwe mi osoby i do tego no, należy się z jednej strony przyzwyczaić, natomiast z drugiej strony nie należy sobie dawać w kaszę dmuchać, mówić prawdę i odpowiadać jak jest. No nie wiem, to już sam próbowałem rozwikłać tę tajemnicę. No, nie wiem, może pan się umówił z Grzegorzem Schetyną, że będzie osłabiał Borysa Budkę w staraniach o szefa Platformy. No nie. Już nie wiem, jakie jest wytłumaczenie tego przeciwnego zjawiska. Panie redaktorze, nie ma żadnych umów między ze mną a żadnymi członkami żadnej partii politycznych, tajnych umów, tym bardziej z Grzegorzem Schetyną. Tak jak mówię, cenię sobie poparcie wszystkich, z wszystkimi życzliwie rozmawiam i wyczuwam też życzliwość po drugiej stronie, także mnie to podbudowuje, gram w otwarte karty, chcę pracować dla Gliwic, mam bardzo dobry program wyborczy i jeżeli Gliwiczanie mi zaufają, w co głęboko wierzę, to po prostu będę go konsekwentnie realizował. Panie prezydencie, święta idą, wie pan o tym, tuż. Tak, przygotowania już nawet u mnie w domu się zaczęły. Tak, pan uczestniczy, czy tylko przygląda się? No na razie się przyglądam, ale myślę, że już z końcem tygodnia bieżącego się to wszystko wyciszy, no bo wszyscy zasługujemy na chwilę oddechu, odpoczynku, zadumy. Rachunek sumienia. Oczywiście. Pan się zamierza wycofać ze słów wypowiedzianych pod adresem Katarzyny Kuczyńskiej-Budki, czy nie za bardzo? Ale panie redaktorze, ja... Ona o to zaapelowała do pana, zdaje się, w internecie. Ja nie mogę mówić nieprawdy. Ja nie mogę zaprzeczyć swoim słowom, które były prawdą. Ja wydałem takie krótkie oświadczenie do mediów wczoraj chyba, bo po wywiadzie w RMF24 Borysa Budki u pana redaktora Roberta Mazurka sprawa zrobiła się głośna. Ja tam właśnie mówię krótko o tej prawdzie i podkreślam, że ja nie mówiłem i nawet tak nie myślałem, że to mają być jakieś nielegalne działania. No, każdy ma prawo marzyć o tym, żeby być wiceprezydentem i ma prawo wspierać w sposób legalny kampanię wyborczą. Z Kajetanem Dornigiem to też była prawda, panie prezydencie? No nie mogę się wypowiadać, bo sąd apelacyjny zmienił wyrok sądu pierwszej instancji, gdzie to trzeba wiedzieć, jak wyglądają sprawy w trybie wyborczym. Sąd pierwszej instancji sprawę prowadzi z udziałem stron. Tam można przedstawiać argumenty, wypowiadać się. Natomiast sąd apelacyjny to jest suche, za zamkniętymi drzwiami wydanie wyroku. I tak też tutaj się odbyło. Nie chcę komentować decyzji sądu, natomiast powiem tylko tyle. Zwłaszcza w tym trybie wyborczym te wyroki to jest wielka loteria. Pan twierdzi, przypomnijmy, może wyjaśnij mi słuchaczom, że Gornik jest wspierany przez PiS. Tak. To było też powiedzenie prawdy? To jest moja opinia. Bardzo wiele osób, działaczy PiSu, członków PiSu, na czele z senatorem, byłym senatorem Krystianem Probierzem, profesorem Politechniki Śląskiej, radnym wojewódzkim Bartłomiejem Kowalskim, widać w sieci, to można do dziś przeczytać, chociaż niektóre wpisy, mam wrażenie, zostały pousuwane po tej mojej sprawie, no bo administrator przecież swoich stron może usuwać. Pan musiał prostować te słowa po wyroku pierwszej instancji, tak? Nie, tak pierwszą instancję wygrałem. Po apelacji, która, powtórzę, odbywa się za zamkniętymi drzwiami, bez udziału stron. No, sąd apelacyjny zmienił wyrok pierwszej instancji i stwierdził, że ja muszę sprostować. No ja sprostowałem, nawet Kajetana przeprosiłem w debacie, którą organizowało Gliwice 24. Nie mam z tym problemu. No dobrze, formalnie on nie ma poparcia PiS-u w sensie papierka czy dokumentu, gdzie partia PiS go popiera. No bo nie ma, ale ludzie związani z PiS-em go popierają. W świetle też historii z Budkami, z państwem Budką, z państwem Budka wiarygodności, ta sprawa panu nie przysparza. Panie redaktorze, może rzeczywiście mój problem polega na tym, że jestem prostym, mówiącym prawdę człowiekiem, a może nie nauczyłem się jeszcze tego knucia tak powszechnie obecnego w polityce. No ja chcę pracować dla Gliwic.
Wie pan, że nie, może to, może ja też się nie znam na polityce, wie pan, ale wyobrażam sobie, że kandydat popierany faktycznie przez PiS, czyli Janusz Moszyński, no to... O, za chwilę pan redaktor będzie w sądzie, bo oni się strasznie tego wstydzą. No to jest zjawisko, to obaj kandydaci, Moszyński i Gornik, tak się wstydzą PiSu, że głowa mała. Chciałem powiedzieć, że kandydata popieranego przez, być może przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Janusza Moszyńskiego, to sam pan wspiera najbardziej taką kampanią, którą pan prowadzi. Tą szczerą, prostolinijną, prostą kampanią prostego inżyniera z Gliwic. Panie redaktorze, ja prowadzę kampanię w oparciu o mój program. Ja mam program wyborczy, w przeciwieństwie do kontrkandydatów. Oni nie mają programu. Nasza rozmowa dzisiejsza jest najlepszym dowodem tego, że w Gliwicach, czy potwierdzeniem tego, że w Gliwicach nie dyskutuje się dzisiaj o tym, co Adam Neumann może zrobić dla Gliwic, tylko co Adam Neumann palnął w trakcie kampanii. Dziennikarze przede wszystkim. Natomiast z ludźmi ja naprawdę odbyłem mnóstwo spotkań od 13 października z przeróżnymi środowiskami gliwickimi, tymi opozycyjnymi również, które były opozycyjne w stosunku do prezydenta Frankiewicza. Te spotkania dobrze wypadają. Ja tam mówię o programie i bardzo się cieszę, że ludzie chcą ze mną dyskutować o sprawach Gliwic. Tam nie ma polityki. No dziennikarze, przepraszam, tak mają, że wyciągają takie sensacyjki. Wyciągają? Przecież to pan sam, to są pańskie słowa, ja panu ich w usta nie włożyłem. Kuczyńska budka, Gornik. No dwie sytuacje, które po prostu, no wie pan, no, Zygmunt Frankiewicz dzwonił w trakcie kampanii do pana? No to rozmawiamy bardzo często. On obiecywał po wyborach senackich, że jeżeli jego następca będzie coś robił źle w Gliwicach, to da mu znać. To dał panu znać już? Czy on mi dał znać, tak, że ja coś robię źle? Tak, tak. Nie. On mówi, chłopie, trzymaj się. Broń chłopie, swojego dobrego chłopie, imienia. Trzymaj się. Na razie dwóch, na razie dwa, jeszcze jest, są 3 tygodnie kampanii, to jeszcze parę sporów sądowych panu trochę czasu zostało. Nie lubię chodzić po sądach. Po co my mamy zajmować czas sądom? Spierajmy się na programy. Ja mam tą przewagę, że ja mam program, w przeciwieństwie do moich kontrkandydatów. A Muszyński według pana programu nie ma? On tylko mówi o tym, jak wydawać pieniądze. Natomiast on nie ma pomysłu, jak je zarabiać. No, to jest takie trochę w stylu partii, z którą sympatyzuje, a on może tak, bo właśnie za chwilę znowu będzie proces, bo się obrazi na to, że ktoś go przypisuje do Prawa i Sprawiedliwości. Proszę nie mówić jak pański poprzednik, być może, czy pański patron, komisarz. To jest słowo, którego pan pełniący obowiązki prezydenta nie lubi. Bardzo nie lubi. Ale tego słowa. Pan prezydent Frankiewicz, senator Frankiewicz z lubością powtarza komisarz Moszyński. No to przekomiczna sytuacja. Trzeba być, panie redaktorze, zrozumiałym dla odbiorców. No, zrozumiałem. Natomiast Moszyński każe się tytułować prezydentem, podejmuje decyzję jak prezydent, on ma formalnie do tego prawo, owszem, ale on nie ma moralnego prawa. Ja mu to mówię prosto w oczy. Znaczy nie ma moralnego prawa, to przez 3 miesiące Gliwice mają pozostać bez istotnych decyzji. Moszyński się poskarżył, że zastał po nas puste szuflady, a ja mu odpowiadam, porządek zastał. Ten urząd był tak dobrze zarządzany przez 26 lat, że te niespełna 3 miesiące to ten urząd siłą rozpędu przeleci i lepiej, żeby Moszyński nic nie psuł. Budżetu też nie ma uchwalać? Nie musi uchwalać, jest budżet przygotowany przez ekipę Frankiewicza, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Można pracować na prowizorium budżetowym, nie ma żadnego problemu. Natomiast składanie... Ale może to on będzie prezydentem? Panie redaktorze, natomiast składanie w tej sytuacji, kiedy jeszcze Moszyński nie wygrał wyborów, projektów uchwał, które powodują, że budżet Gliwic miałby zaciągnąć wieloletnie, 20-letnie zobowiązania wielomilionowe, to jest nie w porządku. Przecież on nie ma do tego moralnego prawa. Co pan ma na myśli? No na przykład wraca z uporem maniaka do sprawy bonifikat od opłat przekształceniowych wieczystego użytkowania we własność. Rada Miasta Gliwice w pierwszym kwartale 2019 podjęła uchwałę w tej sprawie, popierając wniosek prezydenta. Myśmy to tłumaczyli bardzo długo. Z 5 numerów Miejskiego Serwisu Informacyjnego, takiego informatora dla Gliwiczan, było temu poświęconych.
Była to odpowiedzialna decyzja. Muszyński do tego wraca. To jest zaciągnięcie zobowiązań wieloletnich dla miasta. Ja mu to mówię wprost. Janusz, ty nie masz prawa moralnego tego robić, bo ty nie jesteś prezydentem, ty nie wygrałeś wyborów. Jak wygrasz wybory, proszę bardzo, możesz wnioskować. Co pan sobie myśli dzisiaj, kiedy słyszy również powtarzane często słowa Janusza Muszyńskiego, że Gliwice w ostatnich latach nie miały gospodarza, chyba w ogóle nie miały gospodarza, tak to ja, on to formułuje. To ja chciałbym poznać gliwiczanina, którym uwierzy. To jednego gliwiczanina, którym uwierzy. Zarzut pod pańskim adresem. Po pierwsze pod adresem Frankiewicza, ale pan był wiceprezydentem przez lat 13? Ja 13. 13 lat. Więc nie będę tego komentował, tylko niech on przyprowadzi mi paru gliwiczan, którzy mu uwierzą w te słowa, że Gliwice są w złej sytuacji i była stagnacja w ostatnich latach. Gliwice, które brylują we wszelkich rankingach, kiedy mamy nadwyżkę budżetową, jedną z najwyższych w kraju, kiedy stać nas na wiele, rozwijamy się świetnie, zaspokajamy potrzeby gliwiczan, te podstawowe i te wyższego rzędu na bardzo dobrym poziomie. I on takie rzeczy mówi, no przecież staje się śmieszny. Czy pan też uważa, jak Zygmunt Frankiewicz, i proszę uważać na słowa. Gryzę się w język już cały czas, zwłaszcza przed świętami. Na to pan też uważa, pan już nic nie powie w trakcie tej kampanii w ogóle. Czy pan też uważa, że ludzie Janusza Muszyńskiego wprowadzają Gliwice i gliwiczan w błąd, sugerując, że to on właśnie, Muszyński, jest człowiekiem popieranym przez Frankiewicza? Coś takiego ma miejsce? No oczywiście, że coś takiego miało miejsce, teraz może mniej, bo sam Zygmunt Frankiewicz zwyczajnie się zdenerwował, delikatnie mówiąc, i powiedział Januszowi prosto w oczy: Janusz, dość tych żartów, nie wprowadzaj gliwiczan w błąd. W jaki sposób Muszyński wprowadzał gliwiczan w błąd, podszywając się, jak rozumiem, pod poparcie Frankiewicza? Opowiadali mi ludzie, którzy na przykład na rynku, gdzie Muszyński zresztą w sposób nielegalny rozstawił stolik do zbierania podpisów, bo trzeba mieć decyzję o zajęciu pasa drogowego, trzeba zapłacić za coś takiego. Stolik na rynku, nielegalnie. On na rynku nielegalnie, tak, bo on na rynku jako kandydat, a jemu się wydaje, że on jest pełniący obowiązki prezydenta i on może wszystko. I tak się zachowuje. Więc ludzie słuchali, co się dzieje. Jak ktoś pytał o Prawo i Sprawiedliwość, to oczywiście pan Janusz jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jak było widać, że ten ktoś nie jest z bajki Prawa i Sprawiedliwości, to proszę podpisać, bo to jest kandydat prezydenta Frankiewicza. Pan miał tam swojego człowieka, czy pan stał gdzieś z boku i parę osób mi opowiadało, że takie rozmowy słyszało. 5 stycznia. Dlaczego Gliwice miałyby wybrać Neumanna, który, jak wiemy, do tej pory nie gryzł się w język? No więc 15 minut czekałem, panie redaktorze, na to pytanie. Ja mam dobry... Trzeba było pomyśleć wcześniej, panie prezydencie. Ja mam dobry program dla Gliwic, najlepszy program dla Gliwic. To jest kontynuacja programu Zygmunta Frankiewicza. Oczywiście wzbogacona o pewne moje autorskie korekty, bo ja nie jestem Zygmuntem Frankiewiczem, jestem Adamem Neumannem, ale co do zasady, będę, jeżeli powtarzam, gliwiczanie mi zaufają, o co nieustannie zabiegam, będę kontynuował program ekipy Frankiewicza i Gliwice będą się dalej świetnie rozwijać i będziemy zaspokajać coraz to bardziej potrzeby gliwiczan. Adam Neumann, były wiceprezydent Gliwic, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzymy i wesołych świąt pan może też życzyć. Ja bardzo dziękuję. Miłego dnia, spokojnych, pełnych odpoczynku i refleksji świąt, ale także do siego roku i dobrych wyborów w 2020. 5 stycznia. No tak, w sumie dobrych wyborów. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.